Wspomina trener tutaj właśnie o sparingu z zespołem ze Starogardu Gdańskiego. No właśnie, bo dwa razy rozgrywaliśmy mecze derbowe w tym sezonie, w poprzednim sezonie. Obydwa DKP Pelplin przegrała. Czy trener rozgrywał już takie mecze derbowe i co trener sądzi jakby i o wadze, i o tym, jak zawodnicy są nastawieni do takich meczów? Jako zawodnik grający w AZS-ie Koszalinie rozgrywałem mecze ze Słupskiem, które były bardzo gorącymi derbami. Derby również z Kotwicą Kołobrzeg, które zespoły były właśnie w Ekstraklasie, też były, pamiętam, dość gorące i atmosfera była gorąca. I mówię, jako zawodnicy, jeżeli trener dobrze przygotuje tych zawodników, to zawodnicy tak naprawdę powinni tej presji nie odczuwać, tylko być może dodatkowo zmotywowani, ale na pewno nie przemotywowani, bo często jest tak, że jeżeli się za dużo powie, że jak ważny jest to mecz, niektórzy zawodnicy mogą po prostu, może to ich przerosnąć ze względu, żeby za bardzo będą chcieli. Jeżeli ktoś za bardzo chce, to często jest tak, że nawet gorzej wychodzi, tak? Więc ja mam tego świadomość, wiem ze środowiska tu lokalnego, że te mecze są bardzo ważne. To jest tylko sport i my jako zespół na pewno będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Na pewno będziemy chcieli wygrać, ale o tym tak naprawdę zadecyduje dyspozycja dnia. Myślę, że będziemy i tak dobrze przygotowani, bo zazwyczaj zespoły, które prowadzę, to wiemy wszystko o przeciwniku, a kwestia meczu to już zobaczymy w sezonie. Dodam tylko, że mam nadzieję, że tak naprawdę te mecze derbowe będą się odbywały tak jak ten ostatni mecz, też się terminarz tak ładnie ułożył, że ostatni mecz sezonu rozgrywaliśmy właśnie na własnej hali ze SKS Starogard Gdański i ten mecz naprawdę w bardzo fajnej oprawie, w bardzo fajnej atmosferze i mam nadzieję też, że właśnie ta atmosfera się będzie powtarzała i w meczach w Starogardzie i w derbach w Pelplinie, a o wynik to tutaj trenera ja będę sam osobiście na pewno naciskał i próbował jakoś rozliczyć.